Róża jest szczęśliwa, że zbliżyła się z babcią. Spędza z nią każdą wolną chwilę. Szach. No niemożliwe. A jednak? Nie mam ruchu. No nie masz. Dobi. I mat. Nie wiedziałam, że tak świetnie grasz. Miałam dobrego nauczyciela. Ojca? Dziadka. Nie pamiętasz, że mnie uczył? A, faktycznie. To było przed laty, jak jeszcze nas odwiedzałaś. A właściwie dlaczego przestałaś? Naprawdę nie pamiętasz? Ale czego? Jak miałam 15 lat, to zniknęło ci z portfela 500 zł. I spytałaś, czy ja ich nie brałam. Powiedziałam ci, że nie. Nie uwierzyłaś mi. Faktycznie. A później przypomniałam sobie, że pożyczyłam je sąsiadce. Ale nawet nie zadzwoniłaś, żeby mnie przeprosić. Nie wiedziałam, że to dla ciebie ważne. To było dla mnie naprawdę ważne. Przepraszam. Przeprosiny przyjęte. To co, rewanż w szachy, czy oglądamy serial? A może zostaniesz na noc? Wtedy będziemy miały czas na jedno i na drugie. Nie wzięłam czoteczki do zębów. Coś się znajdzie. Róża wraz z babcią dokończyły serial, a potem do nocy rozmawiały o fundacji, w której 22-latka jest wolontariuszką. Nazajutrz do Marii przyjechali rodzice dziewczyny. Pomidory, marchew, ogórek. Dziękuję, ale mam wszystko. Róża codziennie robi mi zakupy. Tak? Przecież mówiłam. A mięso to od razu zabierz. No ale jak to? No nie wiem, mielone, klopsiki sobie zrobisz? Postanowiłam zostać wegetarianką. No żartujesz sobie? Nie, ludzie jedzą za dużo mięsa, a ja nie chcę przyczyniać się do cierpienia zwierząt. Róża, możesz przestać mieszać babci w głowie? Ja? Hmm? Babcia ma swój rozum. Otóż to. Słuchajcie, ja muszę wyjść. Posiedzicie z babcią? My w zasadzie to tylko na chwilkę wpadliśmy i zaraz znajomi do nas przychodzą. Możecie wszyscy się zbierać. Poradzę sobie sama. Wrócisz na noc? Mam wrócić? Finał drugiego sezonu. Dobra, będę za 2 godziny. Na razie. Wy też się zbierajcie. Muszę wziąć kąpiel. Ale mieli minę, jak się dowiedzieli, że babcia od dziś będzie wege. Jeszcze trochę i będę mogła z nią iść na koncert metalowy albo festiwal second handów.